Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak upiec przepysznego klasycznego murzynka według przepisu z mojego starego zeszytu z lat 80. Ciasto robi się szybko, jest mięciutkie, z dodatkiem bakalii, smakuje niesamowicie czekoladowo. Idealne do jesiennej popołudniowej kawki lub herbaty. Dzieci to ciasto uwielbiają i ja również. Zachęcam do wsparcia mojego kanału, klikając przycisk wsparcia poniżej pod filmem. Twoje wsparcie to nie tylko pomoc w tworzeniu lepszych filmów, ale także wyraz uznania dla mojej pracy i doświadczenia. Z góry dziękuję. Składniki. A zatem do dzieła. Na początek sparzam rodzynki, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Zalewam je wrzątkiem, mieszam i odcedzam. Jeszcze raz przelewam wrzątkiem na sitku i po ocieknięciu opruszam mąką, dzięki czemu nie opadną na dno ciasta. Orzechy włoskie siekam nożem na mniejsze kawałki, ale nie za drobno, bo takie lepiej smakują. W garnku roztapiam masło na średnio małym ogniu, wolno je podgrzewając. Dodaję cukier i cukier waniliowy i mieszam. Wlewam 6 łyżek wody, mieszam do roztopienia masła. Następnie przesiewam kakao i mieszam. Aby rozdrobnić ewentualne grudki kakao, mieszam trzepaczką. Od momentu dodania kakao gotuję 1 minutę i wyłączam palnik. Zobaczcie, jaka gładka aksamitna konsystencja. Odlewam 1/3 szklanki, to będzie polewa. Garnek wkładam do miski z zimną wodą, aby masa kakaowa szybciej ostygła. Do białek z 4 jaj dodaję 1-2 szczypty soli i ubijam na sztywno. Sprawdzam, czy masa kakaowa ostygła. Ostygła, więc stopniowo dodaję żółtka. Po wmieszaniu 1 żółtka dodaję kolejne. Dodaję rodzynki i posiekane orzechy i mieszam. Do skrobi ziemniaczanej dodaję 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, mieszam i przesiewam. Do szklanki mąki pszennej dodaję pozostałą 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i przesiewam. Mieszam masę kakaową z mąką. Mąka wmieszana. Dodaję ubite białka i teraz trzeba delikatnie mieszać łyżką do uzyskania jednorodnej konsystencji. Foremka 24 cm wyłożona papierem do pieczenia. Przekładam masę
wyrównuję i wkładam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Na termoobieg i na środkową półkę. Czas pieczenia 45 minut. Po 45 minutach murzynek jest upieczony w moim piekarniku, co potwierdza sprawdzenie patyczkiem. Zawsze pieczemy do suchego patyczka i ani sekundy dłużej, żeby nie wysuszyć ciasta. Po 5-8 minutach od wyjęcia z piekarnika nakładam na wierzch i boki pozostawioną polewę na jeszcze ciepłe ciasto. Musisz koniecznie zrobić to ciasto i dać znać, jak Ci smakowało. Ciasto jest mięciutkie, elastyczne i ten przepyszny smak kakaowej polewy. Uwielbiam. Mniam, mniam. Pyszności. Dajcie znać, jakie ciasta uwielbiacie na jesienne wieczory. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. Daj znać, na jakie przepisy czekasz.